jesteśmy w byłej pracowni artysty malarza Stanisława Kochanka, który tutaj długie lata po prostu tworzył. Sztalugi to oczywiście dla mnie stały tutaj. No, była prawdziwa pracownia. No, muszę powiedzieć, że żyliśmy, utrzymywał całą rodzinę i wykształcił swoich trzech synów ze swojego malarstwa. Więc moja rodzina była zaprzyjaźniona z panem Stanisławem Kochankiem jeszcze z okresu przedwojennego, ponieważ mieszkał w Jedliczu i mój dziadek dr Tokarski, który kochał sztukę i malarstwo, poznał się z panem Stanisławem Kochankiem i przed wojną również przywiózł do tego domu swojego przyjaciela i kolegę malarza Stanisława Studenckiego, wybitnego malarza batalistę, ucznia Wojciecha Kosaka, który u nas tutaj pomieszkiwał. Moja znajomość z panem Stanisławem Kochankiem rozpoczęła się jeszcze w okresie licealnym moim, bo chodziłem z jego wnuczką do jednej klasy i wówczas po raz pierwszy poznałem pana Stanisława Kochanka, a potem no już regularnie od 1979 roku jeździłem do niego na lekcje prywatne rysunku. Stanisława Kochanka poznałem osobiście przy okazji jego retrospektywnej wystawy urządzonej w 1994 roku przez Galerię BWA w Krośnie. Oczywiście znałem wcześniej pojedyncze prace tego malarza, które miałem okazję widzieć i w Muzeum Krośnieńskim, i gdzieś jako pojedyncze prace w zbiorach prywatnych, ale nie miałem okazji poznać go osobiście. Dopiero właśnie ta wystawa stworzyła taką możliwość i muszę powiedzieć, że było to niezwykle sympatyczne spotkanie. Tym więcej dla mnie zaskakujące, że tak się złożyło, że Stanisław Kochanek również znał moje prace. Więc to było dla mnie bardzo, bardzo miłe. Przedstawiając mu się, nie byłem dla niego osobą anonimową. Kiedyś jako młody chłopiec widziałem pana Kochanka przy pracy. Malował w plenerze drzewa, wierzby. I bardzo mnie to zainspirowało, zaskoczyło. Bałem się nawet przeszkadzać podczas tej pracy. Podchodziłem tak, no, z pewnym takim zażenowaniem i niepewnością, czy mnie odrzuci, czy też, że mu nie przeszkadzał, ale nic się takiego nie wydarzyło. To zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Potem gdzieś to emanowało. W latach 60. pierwsze spotkanie, kiedy jeszcze bliżej osobiście nie znaliśmy się, było w latach 60., 61, 62, kiedy pan Stanisław Kochanek prowadził lekcję rysunku w Domu Kultury Górnika, naftowca w Krośnie. I kiedy padał deszcz, kiedy była brzydka pogoda, to myśmy z kolegami tam brali pod pachę blok i maszerowaliśmy tam właśnie do Domu Kultury. Mistrza Stanisława Kochanka pamiętam z końcówki lat 50., kiedy pierwszy raz go zobaczyłem. Miał otworzoną swoją pracownię rysunków dla młodych ludzi zamieszkałych przy ulicy Kolejowej w Krośnie, nowego osiedla, które tam powstawało, a ta jego szkoła rysunku mieściła się w Domu Kultury Górnika Naftowca, obecnie RCKP, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza. Był niezwykłym człowiekiem. Zapamiętałem go jako skromnego mistrza, który nam, dzieciom zgromadzonym w sali na dole w podpiwniczeniu Domu Kultury Górnika Naftowca, opowiadał historię Polski, rysując, mówiąc o królach, o bohaterach, o wspaniałych ludziach. Kochał polską historię, no, kochał swój region, starał się w swoich pracach pokazać ten i folklor rzeszowski, jak i bardzo był zakochany w folklorze podhalańskim. Ileś tam góralek, portretów malował. Był zakochany w harendzie Jana Kasprowicza. Gdy przyszedł rok 1970,
dostał zaproszenie na plener malarski do Zakopanego. W programie Akademii Sztuk Pięknych odbywały się coroczne plenery prowadzone przez grafika Jana Wojnarskiego, profesora oczywiście Akademii Sztuk Pięknych. I ojciec tam no właśnie spotkał się z tą twórczością Kasprowicza, no z tą Harendą. No i po prostu i w 1970 roku również tą Harendę malował, tylko może z innej perspektywy. Ale malował tą Harendę, no malował pejzaże z Zakopanego, z Padałówki. Więc przede wszystkim środowisko Akademii lat 20. Profesor Pałcz, przede wszystkim jako nauczyciel malarstwa, u którego studiował, u którego w pracowni studiował Stanisław Kochanek, ale też jakby klimat estetyki malarskiej, która wówczas panowała, czy dominowała powiedzmy na Akademii, a była ściśle związana z tym nurtem takim ekspresyjno-młodopolskim, reprezentowanym między innymi przez Fryderyka Pałcza, przez Władysława Kamockiego, przez Sichulskiego, no, Władysława Jarockiego, prawda? Czyli tych malarzy, którzy obok pewnych wątków postimpresjonistycznych i ekspresjonistycznych próbowali podejmować również motywy regionalistyczne, nawiązując do jakby tematyki, bo nie formy, ale tematyki ludowej, co się przejawiało w tych motywach huculskich, które również, jak wiemy, podejmował w swojej twórczości Stanisław Kochanek. Okres edukacji Stanisława Kochanka w krakowskiej Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego, a później również na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, przypadł na lata 20. i początek lat 30. ubiegłego stulecia. W okresie swoich studiów Stanisław Kochanek zetknął się z Ksawerem Dunikowskim, Fryderykiem Pałczem, Janem Wojnarskim, Janem Raszko. Bywał w pracowni u Jacka Malczewskiego. Był to ten taki złoty okres Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jarocki, Weiss, Wyczółkowski, on ich wszystkich znał. I to jest coś niesamowitego dla mnie było, że ja mogłem się zetknąć z człowiekiem, który no, miał zajęcia i znał tych największych polskich artystów. Myślę, że bardzo ważną rzeczą jest również to, że miał to szczęście, że mieszkał z wybitnymi artystami, bo mieszkał w jednym pokoju z Osestowiczem, z Leopoldem Lewickim, z Jonaszem Szternem, znał osobiście Saszę Blondera, jak również był entuzjastą, może nie członkiem Szczepu Rogate Serce Stanisława Szukalskiego, ale był entuzjastą jego twórczości i również znał Stanisława Szukalskiego. Atmosfera artystycznego, awangardowego Krakowa, w którym wciąż jeszcze żywa była tradycja młodej Polski i zderzenie się z tym światem dla młodego chłopaka z prowincji musiało być wydarzeniem niezwykłym. Młody Kochanek aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym Krakowa. Jak sam twierdził, nigdy nie opuścił żadnej wystawy, żadnego wernisażu. Bywał na obrazoburczych wystąpieniach Stanisława Szukalskiego. Myślę, że atmosfera Krakowa dwudziestolecia międzywojennego to jest coś, co uwarunkowało go na resztę jego artystycznej drogi. Dużo opowiadał o czasach studenckich. Szczególne utkwiło mi spotkanie, kiedy widział osobiście na własne oczy Jacka Malczewskiego. Mówił, że Jacek Malczewski wyglądał bardzo dostojnie, szczupły, niski pan, który zbiegał po schodach. Kiedy mu się ta odwinęła czarna peleryna, to zobaczył, że jest podbita czerwoną, piękną, atlasową podszewką. Też miał styczność z Dunikowskim.
opowiada mi też taką sytuację, że jak Bielikowski podchodził do studenta, to mówił zawsze, że na o klocku drzewa w ten sposób, że rzeźba w tym klocku już jest, panowie, tylko trzeba odjąć to, co jest niepotrzebne. Stanisław Kochanek był artystą, który zajmował się różnymi formami sztuki. Między innymi oczywiście nie tylko malarstwem, ale oczywiście karykaturą, ale grafiką, scenografią, ale również zajmował się rzeźbą. I w ogóle uważał, że rzeźba jest łatwiejsza dla twórcy niż obraz, bo w rzeźbie po prostu tą perspektywę od razu się obejmuje. Kolor w zasadzie w większości rzeźb to jest po prostu jeden. Bardziej łatwo mu tą rzeźbę było wykonywać. No i faktycznie tak się stało, że dostał to zamówienie. Znaczy była taka sytuacja, że ja go tam namówiłem, żeby narysował projekty rzeźby Mikołaja Kopernika, która stoi przed Liceum Ogólnokształcącym w Krośnie. I z ojcem poszedłem do byłego dyrektora Kuczy, który zawołał swoich tam zastępców, później była rada pedagogiczna i uchwalili, że młodzież będzie zbierała złą i robimy tego Kopernika. No i tutaj znów się włączył, bo po prostu tam oni odlewali różne po prostu przedmioty dla przemysłu naftowego, ale też tutaj załatwili tą glinę prawie taką suchą, proszkowaną i powiedzmy skrzynię po pociskach z armaty 85 mm. I na tych skrzyniach, które stały na podłodze, musiał drugą pracownię zrobić, w kuchni to robił, bo to jednak to trochę bałaganu się robiło. I na Kopernika z tej gliny zarabiał tą glinę i tworzył. Trwało to parę miesięcy, szczerze mówiąc, bo to jest ogromne przedsięwzięcie. No i faktycznie, okazało się, że faktycznie dla niego ta sprawa, jak mówił, łatwiejsza. Ale później jeszcze kilka tablic pamiątkowych robił tutaj dla Krosna, między innymi Jana Szczepanika. Z powodzeniem zajmował się scenografią teatralną, projektował witraże, tworzył polichromie ścienne, uprawiał malarstwo olejne, akwarele, rysował, i rzeźbił. Był świetny w technikach graficznych. Z wielką swobodą poruszał się po różnych obszarach. Od martwej natury, poprzez pejzaż, sceny batalistyczne, sceny rodzajowe, malarstwo religijne. Był świetnym portrecistą, karykaturzystą. Zadziwia ogromna sprawność techniczna i wszechstronność Kochanka. Miałem okazję widzieć kilkanaście prac rysunkowych odnoszonych do pejzażu i powiedzieć muszę, że są to niezwykle finezyjne i bardzo ciekawie, w sensie i realistycznym, i jakimś takim syntetycznym opracowane dzieła. Więc one, mimo że czasami stanowiły szkice, ale do obrazów, do jakby kompozycji, które malarz rozwijał potem, to one już same w sobie, oglądane właśnie w postaci rysunku, mają charakter autonomiczny. Uderzyła mnie jakaś fascynacja jego realizmem, hiperrealizmem wręcz w tych jego pracach malarskich. Natomiast później miałem do czynienia, czy spotkałem się z jego karykaturami. I szczególnie te prace przypadły mi, mówiąc tak bardzo trywialnie, do gustu. Ponieważ wspaniale oddawał charakter osób, które karykaturował i które po prostu pokazywał. Nawiązała się między nami, można powiedzieć, taka przyjaźń artystyczna. Bardzo często spotykaliśmy się. Raz pan Kochanek był z panią Stefanią u nas, raz my.
Na tych spotkaniach rozmawialiśmy dużo o sztuce, szczególnie o polskiej sztuce, o polskich artystach, polskich malarzach. I pan Kochanek na poznanie się z nami, na taki początek namalował portret mojej małżonki Ewy pastelą. To był rok 1976. Potem kilka karykatur, które tutaj właśnie mam w ręku. Jedna z nich i kolejna. Pan Kochanek był bardzo znany z karykatur. Sądzę, że na terenie Krosna, okolic bliższych czy dalszych, są w tej chwili setki, jeśli nie tysiące jego karykatur z lat 50., 60., 70. Tak osoby pojedyncze, które były portretowane na zamówienie, jak też oczywiście rysunki satyryczne dotyczące nowej sytuacji politycznej, społecznej w Polsce. Tak więc myślę, że dobrze jest pamiętać o tym, bo tylko człowiek mający, tak powiem, zdolność wychwytywania idiotyzmów w życiu społecznym, wydaje mi się człowiekiem ogromnie inteligentnym. Codziennie rysował. Codziennie, każdą chwilę poświęcał rysowaniu rodziny na przykład, nie? Znajomych. Nie? Jak był jakiś występ w Domu Kultury Górnika Naftowca, to zawsze był tam obecny i potem w kulisach robił rysunki, karykatury tych ludzi, którzy występowali. Jego spojrzenie na osoby związane tu z kulturą, z życiem regionu Podkarpacia właśnie widoczne są szczególnie w tych karykaturach. Bardzo, bardzo też cenię sobie jego twórczość od strony właśnie tego realizmu, ponieważ zwracał uwagę na szczegół, zwracał uwagę na oddanie tego, co widział i malował to tak, jak widział. Stylistycznie, i tutaj już nawiązuję do twórczości Stanisława Kochanka, to jak gdyby ta scheda po swoich profesorach jest bardzo czytelna, co bynajmniej nie przynosi ujmy twórczości naszego autora, tylko wskazuje na to, że jak gdyby ta estetyka, którą wyniósł z akademii, była mu po prostu w sposób absolutnie naturalny bliska i próbował ją na swój sposób rozwijać. Mnie bardzo podobają się rysunki Stanisława Kochanka, nie tylko rysunki portretowe, nie tylko karykatury, które są jakby osobnym działem jego twórczości. Niektórzy kojarzą go właściwie głównie z karykaturami. Zresztą za nie był już doceniany w czasie swojej początkowej nauki, swoich studiów. Wiem, że była wydana jakaś autorska teka karykatur w latach 20. jeszcze nawet przed rozpoczęciem studiów na akademii. Zresztą karykatura jest jakby osobnym tematem wartym omówienia, tylko podkreślę, że nie każdy z artystów posiada umiejętność formułowania karykatury. Ta umiejętność wiąże się z taką umiejętnością trafnego wychwytywania cech charakterystycznych opracowywanego obiektu. No, głównie karykatura dotyczy przecież portretu. A więc to jest szczególna umiejętność, z którą niewątpliwie Stanisław Kochanek posiadł w stopniu znakomitym. Od pana Kochanka właśnie dostałem dużo prac, to jest około kilkadziesiąt prac, między innymi portret małżonki, pastel, którą na Poznanie się zrobił, trochę tych karykatur, studia. I
Ja w zamian chciałem się panu Kochankowi zrewanżować i zrobiłem mu karykaturę. Przyznam, że nawet był zadowolony, chociaż nie jestem żadnym karykaturzystą, ale on miał takie cechy osobiste, że łatwe były do narysowania. Często mówił, że w karykaturze należy być bardziej takim syntetycznym i to, co jest człowiek jakąś tam ma swoją cechę, to, co jest większe, to powiększać, to, co mniejsze, to pomniejszać. Bardzo wspominał też słynnego Stopkę. Uważał, że to jest jeden z lepszych polskich karykaturzystów, dlatego, że sama synteza jego rysunku była bardzo taka, bym powiedział, nieszczegółowa, czyli taka synteza maksymalna. Parę kresek i żeby tym uwiecznić czy nadać charakter portretowanej osobie. Chciałbym jeszcze jedną, wydaje mi się, bardzo ważną rzecz nadmienić, która ma związek z osobą Stanisława Kochanka i jego działalnością już tutaj na terenie Krosna, kiedy skończyła się wojna, a więc ta jego aktywność powojenna. Mianowicie ona jest naznaczona takim mocnym zdeterminowaniem, aby budować życie artystyczne na terenie Krosna. Życie artystyczne i jednocześnie również Stanisław Kochanek przywiązywał dużą wagę do tego, aby edukować artystycznie uzdolnioną młodzież. To są dwa jakby nurty jego aktywności, o których nie możemy zapominać i które są szalenie istotne i ważne dla tego właśnie tutaj miejsca. A więc przede wszystkim ogromny wkład w reaktywowanie Związku Polskich Artystów Plastyków w Krośnie. To miało również związek z pismem Sztuka i Życie, którego był współredaktorem. A później również ta aktywność pedagogiczna, umocowana gdzieś z tego, co się orientuje w Krośnieńskim Domu Kultury, wcześniej był Dom Górnika, prawda? I tutaj ta działalność właśnie pedagogiczna polegająca na tym, że Stanisław Kochanek roztaczał opiekę artystyczną nad uzdolnioną młodzieżą, która przejawiała jakieś zdolności plastyczne. No i tutaj można wymienić kilku artystów do dzisiaj aktywnych na terenie Krosna, zawdzięczających właśnie tej pierwszej edukacji w Domu Kultury, czy też w innej formie pod opieką Stanisława Kochanka, zawdzięczają swoją drogę artystyczną. Myślę, że to, co mnie nauczył w malowaniu, a już kiedy już studiowałem na Akademii Muzycznej, przywoziłem obrazy i zawsze robił mi korekty, poprawiał mi, co jest dobre, co jest złe w obrazach. Myślę, że to jest ta wielka wartość, którą mam po nim. I muszę powiedzieć, że to, co potrafię w malarstwie, które traktuję jako swoją wielką przygodę, to jest tylko i wyłącznie zasługa pana Stanisława Kochanka. Tam, w zasadzie u niego w pracowni, nauczyłem się wszystkiego. Byłem częstym gościem państwa Kochanków. Czasem, kiedy przyjeżdżałem na wakacje, to nawet i trzy razy dziennie do nich potrafiłem przychodzić. Była to postać niesamowita powojennych lat w Polsce. Postać związana z naftą, z przemysłem naftowym, gdzie w swoich genialnych rysunkach, karykaturach uwieczniał pracowników tamtego przemysłu, ale nie tylko. Uwieczniał ludzi, którzy byli zasłużeni dla naszego miasta. Ludzi, którzy związani byli z naftą, ze sztuką. A poza tym w każdym zacnym krośnieńskim domu można do dzisiaj spotkać portret mistrza Stanisława Kochanka, przedstawiający jakąś osobę bliską dla tej rodziny. Największe sukcesy związane po prostu z twórczością. No, wystawa w Moskwie, która no,
z grupą artystów plastyków Zachęta, jego sukcesy, bo obraz Góralka, który jest w tej chwili w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, po tej wystawie został zakupiony, to przyniósł mu tam dosyć spory sukces, między innymi Borys Polewoj w Prawdzie Moskiewskiej bardzo tak przychylnie o tym obrazie napisał, ale oprócz tego no, były kolorowe reprodukcje w gazecie Sztuka i Iskustwo, w Ogonioku, no, w prasie codziennej, czarno-białej i tak dalej. Druga sprawa, taka przeciwwaga, to były sukcesy w Stanach Zjednoczonych, gdzie Polonia amerykańska dla Uniwersytetu Wilna Maria College zamówiła portret zmarłego prezydenta Kennedy'ego. I, no i ten portret tam wisi w auli na dzisiaj. Pod nim jest marmurowa tabliczka, gdzie pisze artist Poland Stanisław Kochanek. No i zresztą też tam było dużo publikacji na ten temat. Druga sprawa, w towarzystwie imieniem Chopina wisi portret Chopina. Przyjaźń nasza z punktu widzenia tego twórczego, no to była naprawdę ciekawa, bo ja czytałem dużo tych albumów i za każdym razem, jak wiedziałem, że pan Kochanek przyjdzie z małżonką do nas, no to ja już jakiegoś artystę sobie trochę postudiowałem i rozmawiałem na temat tego właśnie malarza poszczególnych. I nawet kiedyś powiedział takie słowa: panie Rysiu, jakby nie pan, to ja bym sobie nie miał z kim porozmawiać o sztuce w Krośnie. Ja myślę, że to wielka wartość dla mnie jest to, że myśmy, proszę Państwa, godzinami rozmawiali o sztuce, o malarstwie, że on pokazywał mi, jak patrzeć na obraz. Analizowaliśmy jego kolegów, malarstwa jego kolegów. I to jest coś, co chyba najwięcej wyniosłem ze znajomości właśnie ze Stanisławem Kochankiem. Ojciec, kiedy żył, nie doczekał się następcy. Żaden z synów nie miał talentu do artystycznego. Natomiast jego wnuk, Paweł, jest architektem, nie? Czyli coś odziedziczył z talentów dziadka swojego. No i niestety ojciec nie dożył tego czasu, bo pewnie bardzo, bardzo był kontent, że ma takiego wnuka. Był szalenie pracowitym człowiekiem, można powiedzieć, do końca swoich dni. Ja pamiętam moment, kiedy na rok przed jego śmiercią, w roku 1994, jako pracownik, od niedawna nowy pracownik Biura Wystaw Artystycznych, udałem się do mieszkania i do pracowni pana Stanisława, aby przygotować wystawę jego twórczości, w pewnym sensie jakby domykającą i podsumowującą jego życie, to byłem pod ogromnym wpływem i urokiem jego jako artysty, jego jako człowieka. Człowieka skromnego, człowieka ogromnie wyważonego, ale też i człowieka o ogromnej wiedzy, o ogromnej erudycji i o bardzo dużym doświadczeniu życiowym. No nie, pan Kochanek był super facetem. W ogóle uśmiechnięty, bardzo dużo anegdot, no, bardzo życzliwy. No, miał taki specyficzny swój uśmiech. No, powiedział, że na pewno to, co on opowiada, to nie zapomnę, będę pamiętał i że jego te rzeczy się nie zniszczą, że je zatrzymam, będę opowiadał te jego anegdoty czy sytuacje życia, bo naprawdę cały czas był niesamowitym gawędziarzem, cały czas opowiadał. Człowiek się w ogóle nie nudził. Nawet przy pracy, jak malował, to zupełnie poruszał różne tematy, nie przeszkadzało mu to. Także świetnie, wesoło było i fajne, miłe wspomnienia są. Przyszło mi teraz na myśl, jak on opowiadał, pytałem się, dlaczego nie został w Krakowie, bo mógł zostać jakimś profesorem, czy wykładać na uczelni, a on mi coś takiego powiedział, że panie Rysiu, w Krakowie to jakby rzucił kamieniem, to jakby trafił w artystę, to poeta. Także nie chciałem w tym tłumie i wróciłem do Jedlicza. Ja się bardzo cieszę, że
Jest na przykład taka wystawa teraz wspomnieniowa o tym wielkim artyście, bo mógł przecież zostać w Krakowie, bo tam miał propozycję, ale mówił, że wraca tutaj, bo tu jest jego ojcowizna. I wniósł dla Podkarpacia, dla Krosna Najlicza ogromny wkład, jeżeli chodzi o wartość, jeżeli chodzi o sztukę, o kulturę, i myślę, że to jest nieoceniona dla Podkarpacia właśnie taki skarb, że mieliśmy tu na Podkarpacie tak wielkiego, wybitnego i wszechstronnego artystę.